Niemcy skierowali do Tłumienia Powstania Warszawskiego około 25 tysięcy żołnierzy. Trzeba pamiętać, że w tym czasie, kiedy wybuchło Powstanie Warszawskie, Niemcy prowadzą działania wojenne na kilku frontach i brakuje im jednostek wojskowych. Stąd tak szczupłe siły przeznaczone do tłumienia Powstania Warszawskiego. Ale Niemcy mają artylerię, również tą ciężką, czołgi, lotnictwo, a powstańcy mają co najwyżej piaty i karabiny maszynowe. Strategia niemiecka jest taka, aby zdobywać po kolei poszczególne dzielnice. Niemcy w ten sposób mogą uzyskać lokalnie dużą przewagę liczebną i olbrzymią przewagę ogniową i po zdobyciu danej dzielnicy atakują następną dzielnicę. Ta strategia niemiecka powodowała, że w czasie, kiedy Niemcy szturmowali na jedną dzielnicę, w pozostałych dzielnicach panował względny spokój. To znaczy mieszkańcy cierpieli na ostrzał artyleryjski, czasami byli bombardowani, ale najczęściej nie doznawali jakichś większych lądowych ataków. I teraz Niemcy, pierwszy cel, jaki sobie postawili, to było przebicie korytarzy komunikacyjnych przez Warszawę. Bo powstańcy przecięli Warszawę jak gdyby na pół, odcinając Pragę od możliwości skutecznego zaopatrzenia. Pierwszy więc impet Niemców runął na Wolę. Tu, po kilku dniach, opór polskich żołnierzy został przełamany. Kolejną. Drodzy widzowie i słuchacze, przypominam, że informacje o kolejnych wydarzeniach dnia znajdziecie na moich profilach, na portalach społecznościowych Facebook i Twitter, użytkownik Bażanin 1768. Polecam również Państwa uwadze mój profil na portalu Patronite, użytkownik Bażanin. Pozdrawiam serdecznie.